Oj, Sylwek, Sylwek, nie mogłeś przestać po naprawdę świetnej reanimacji serii. Rocky, musiałeś reanimować Rambo i to nie mając już żadnych sił po ostatniej reanimacji 10 lat temu, gdzie naprawdę fajnie zakończyłeś serię, domknąłeś ten film i wszyscy, którzy mówili: Boże, błagam, nie wracaj, na pewno będzie do dupy, powiedzieli: Ej, nie było tak źle. Zatem tych wszystkich, którzy powiedzieli: Ej, nie było tak źle, musiałeś po prostu włożyć dwa kije w oczy, dając im Rambo 5, ostatnią krew, w której tak naprawdę krwi nie ma, ponieważ jest to bezduszny, bezkrwiowy produkt, który zapomnicie o nim szybciej niż w ogóle go obejrzycie. Came home. Uncle John! To defend the only family I've ever known. Sylwek Stallone ukochał dwie postacie, które stworzył jeszcze w latach 70., czyli Rockiego i Rambo. W obu przypadkach dużo macał palce, jeżeli chodzi o scenariusz. Dwójka, trójka była po prostu przesyceniem trochę głupich ekscesów lat 80. Czwórka była naprawdę niezłym filmem klasy troszeczkę prawie B, gdzie pięknie pożegnaliśmy się z biegającym staruszkiem. Wtedy myśleliśmy, że staruszkiem Stallonem. Czwórka kończy się też tak, domykając klamrę. Rambo wraca na swoją rodzinną farmę, gdzie nie było go pewnie już, kurczę, pół wieku. I teoretycznie na tej farmie zaczyna się akcja Rambo 5, ponieważ w piątce dowiadujemy się, że Rambo sobie żyje już od dobrych 10 czy iluś tam lat. Nawet powiedzmy, że ma rodzinę, no i próbuje sobie żyć udając takiego normalnego człowieka, ale oczywiście rzeczywistość nie pozwoli mu na to, żeby być normalnym człowiekiem, ponieważ dochodzi do tego, że osoba bliska mu zostaje porwana, on ją chce odzyskać, zatem zaczyna się akcja z kartelem narkotykowym w Meksyku. Oni oczywiście chcą mu spuścić pierdziel, a on włącza sobie dziadek Rambo Style i oczywiście mamy wielką akcję na koniec. Po pierwsze, sama historia kompletnie nie pasuje do Rambo. Mamy cztery filmy, no może poza jedynką, które ciągle mówią o strefie wojny, o walce z bojownikami, terrorystami i tak dalej. I czwartą, która mówi o kolesiu, który broni swojej farmy i swojej rodziny. To jest bardziej Taken numer 5 czy 6 i Liam Neeson spokojnie mógłby się tutaj sprawdzić, niż jakikolwiek film ze Stallonem. Czyli gdybyś nie wiedział, że ten film się nazywa Rambo 5, no to byś w życiu nie skojarzył tego filmu z tą serią. Co więcej, nie tylko ze względu na opis tak jest, ale ze względu na samą fabułę. Fabułę, która kilka razy wskazuje nam na to, że nasz biedny Stallonik ma PTSD, zamyka pięści, próbuje walczyć z potworem, którego ma w sobie, ale nic to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje wcześniej. Czwóreczka jeszcze bardzo ładnie nawiązywała do tego, że on musi być, żyć w jakimś związku ze śmiercią, dlatego non-stop bawi się w obezwładnianie kobry, ponieważ tylko w ten sposób może jakoś dać upust swojemu nienawistnemu, pełnemu śmierci życiu. W tej części niestety nic takiego kompletnie nie ma i oglądasz ten film i myślisz sobie, po co marnować czas idąc do kina, kiedy nie dostajemy ze strony reżysera, scenarzysty, aktorów, ludzi od efektów specjalnych, niczego, co wymagałoby nam, by zapłacić 15, 20, a nawet 10 zł na bilet do kina. Reżyser, koleś, który zrobił przedtem Dorwać Gringo z Melem Gibsonem, to jest ziomek, który nie ma specjalnie dużego doświadczenia jako pierwszy reżyser, pracował jako asystent drugiego reżysera, jako drugi reżyser, ale to jest ziomek, który z reguły był brany do projektów mniejszych właśnie, ze względu na to, że no, nie ma na tyle mocnego ego, mocnego nazwiska, by przepchnąć swoją wizję. Innymi słowy, w większości przypadków, nie oszukujmy się, na tym filmie reżyserował Stallone, więc to on decydował, co chce pokazać i jak chce pokazać. I to widać, bo dostajemy tu mnóstwo scen, w których pewnie Sly powiedział: nakręćcie mnie, jak zaciskam pięści, a teraz jak patrzę przed siebie, a teraz jak patrzę z boczek, a teraz jak patrzę na grób, a teraz jak patrzę na innych ludzi, ale nie kręćcie mnie, jak biegam, bo już trochę nie mam siły biegać. Czyli z punktu widzenia reżyserskiego, no to naprawdę na TV4 tego typu filmy lecą i my z nich się śmiejemy, mówimy, że są gorsze. Druga sprawa, scenariusz. A scenariusz wziął się Stallone i Jezus Maria, jaki to jest źle napisany scenariusz. Ponieważ ja naprawdę uważam, że można było z tego zrobić taką dobrą nawalankę klasy B, można było pójść w parodię nawet Rambo, ja nie miałbym z tym żadnego problemu,
ale w momencie, w którym dialogi są tak przeciągnięte, cała fabuła jest tak przeciągnięta, by to, co się działo Rambowego w trzecim akcie, było tak naprawdę, no nie wiem, kompletnie niezasłużone. To się powinno stać dobre półtorej godziny wcześniej, w sensie film powinien trwać 15-20 minut maksymalnie, bo dostajemy mnóstwo scen, które nie są character development, ponieważ one nie budują nam postaci, ponieważ po pierwsze, Rambo już znamy, po cholerę nam więcej budowania Rambo, a patrzenie jego w nicość gówno daje. A dialogi, gdzie Rambo rozmawia z ludźmi i wypowiada się na temat uczuć, na temat emocji, na temat tego, że teraz zginął, albo coś tam, albo daje nam takie perełki typu, to jest naprawdę prawdziwy dialog. Jedna z postaci straciła bardzo bliską osobę, ta osoba umarła. No i rozmawiają z Johnem Rambo, ona stoi przed samochodem i ona mówi, że od dzisiaj już będzie w niej taka wielka pustka, będzie straciła cząstkę siebie. John Rambo na nią patrzy i odpowiada jej, uważaj na siebie na drodze. No i kto pozwolił, jak gdzie? Gdzie przeszło, że taka linijka została puszczona do prawdziwego filmu? Zresztą takich linijek jest znacznie więcej, ale to jest naprawdę smutne, bo nie mamy tutaj nawet, są takie momenty, gdzie widać, że o, Stallone wpadł na pomysł, pośmiejemy się ze starego dziadzia i zrobiliśmy pół żartu, ale nie potrafiliśmy go domknąć. Więc nie da się także tego filmu słuchać. Ale to są dwa elementy. Element trzeci, który dla mnie był przezabawny, ale dostaliśmy coś takiego jak efekty specjalne z gier. Takie efekty specjalne, które ja byłbym w stanie zrobić. Jeżeli ja oglądając film w kinie jestem w stanie zauważyć, i to na żywo, nie robiąc stopklatki i tak dalej, że tutaj dodali cyfrowy dym i ten dym się nie rusza, czyli mamy ujęcie wybuchu, kamera sobie odjeżdża na jakąś tam polankę czy coś tam i ja widzę, że ta chmurka, to jest taki kształt, tak jakbym ja po prostu teraz PNG, i teraz widzicie, teraz dołączam PNG, pliczek i ten pliczek się nie rusza. I dokładnie tak to wyglądało na tym filmie. Mówię, o Jezus Maria. Kilka innych efektów jest właśnie w ten sposób zrobionych, że ty jako widz wyłapujesz je i to dosyć brutalnie. I jest to CG niezwykle wręcz niepotrzebne. Niepotrzebne, ponieważ ono cię wytrąca. Myślisz sobie, Boże, ile kosztował ten film? $20? O co chodzi? I są to niepotrzebne sceny, ponieważ gdyby nie było tego dymu, gdyby wybuchy były trochę mniejsze, nie wiem, gdyby tutaj nie zrobiono CG samochodu, nie wiadomo po co, to ja nie czułbym, że cokolwiek straciłem. Więc pomyślcie, oni zepsuli rzecz, której nawet nie trzeba było dodawać do tego filmu, byśmy my jako widzowie dobrze się bawili. Kolejna rzecz to jest aktorstwo. Zaczynamy od drugoplanowej postaci, która jest bardzo ważna, ta jakaś tam rodzina, nazwijmy to prawie Stallona, która co prawda, ja sprawdziłem sobie nawet na Wikipedii, ma jakieś korzenie w Chile, ale jeżeli ta dziewczyna nie potrafi mówić nawet za bardzo z meksykańskim czy z hiszpańskim akcentem, a jest dziewczyną z dwojga hiszpańskojęzycznych rodziców, to jest dla mnie dziwne. Wychowana w Arizonie, wychowana w rodzinie, gdzie jest jeszcze jej ciocia, która też mówi po meksykańsku, czy też po hiszpańsku i ona nie ma ani odrobinki akcentu, a w dodatku ta ciocia ma takie malutkie błędy, ale ona, która wychowała się w Meksyku i swoją drogą wraca do tego Meksyku, ona mówi na Meksyk Mexico, a nie Mexico. To jest malutka rzecz, ale jeżeli ty jako edytor, jako scenarzysta czy reżyser przepuszczasz takie bzdurki, to w ogóle ci nie zależy na jakiejkolwiek wiarygodności bohaterów i ty to kupujesz jako aktorów z darmowego teatru na ulicy, nic więcej. Niestety, moim zdaniem, przykład idzie z góry, bo osobą, która tutaj najbardziej nie istnieje w filmie, jest Sylwester. Sylwester w tym filmie nie gra, naprawdę. Te ujęcia na jego twarz są przeraźliwie smutne, a naprawdę wychodziło mu to lepiej w Rambo 4. I tutaj, moim zdaniem, odpowiedź jest bardzo prosta, dlaczego tak jest. Bo Sylwester potrzebuje dobrego scenariusza i naprawdę dobrego reżysera, który potrafi z niego coś wycisnąć. Dlatego taką też aferą było to, że gdy dostał sobie Złotego Globa czy coś tam za Creed'a, on nie podziękował najważniejszym osobom, które dały mu tego Złotego Globa, czyli reżysera. Bo to tak naprawdę bez reżysera nie zrobiłby tego, co widać. Obejrzyjcie sobie filmy, gdzie Stallone ma słabego reżysera albo sam jest reżyserem i to naprawdę idzie w złą stronę. To jest aktor, który niestety leci mega leniwie, szczególnie jeśli to jest postać, którą grał teoretycznie całe życie. Zatem jeżeli ty przyszedłeś, żeby oglądać film o Stallone, to się wyłączasz po 2-3 minutach. Jeżeli przyszedłeś oglądać film o zemście, walkach, gangów i tak dalej, wyłączasz się po 5 minutach. Jeżeli cię interesuje chociaż trochę aktorstwo, po 4. I to jest tak bardzo zawodzące, że nawet osoba, która nie miała żadnych oczekiwań, no nawet moim zdaniem może wyjść w środku filmu.
Zastanawiałem się, czy można oglądać ten film tak prześmiewczo, trochę jak ja oglądam niektóre filmy z Dolphem Lundgrenem, które są tak mega poważne, ale też zabawne. Ale one mają świadomość tego, że one są głupie, że one są klasy B czy też klasy C. Tutaj ten film takiej świadomości nie ma, co więcej, on nawet próbuje budować jeszcze większą mitologię i praktycznie nam zapowiada sequel. W sensie nie zapowiada go, ale daje nam kupę miejsca, żeby kolejna część powstała. Ja już nie mam pojęcia, co Stallone na tej części będzie robił. Ja zakładam, że on będzie na wózku jeździł tak bzzz. Nóż i w bebechy. Nóż w bebechy. I tak to mniej więcej będzie wyglądać. Ja podczas całego seansu może jedną scenę zapamiętam, że o, jeżeli idziemy w tę stronę, gdy Stallone bierze sobie jednego gnoja i faktycznie wyrywa mu kawałek, najpierw łamie, a potem wyciąga mu z ciała kawałek kości. Powiedziałem, o, jeżeli pójdziemy w tę stronę, to faktycznie będzie super over the top głupie, ja to będę propsował. Ale potem oczywiście musieliśmy dostać mega poważne sceny męczące się i myślącego Stallona i zapomniałem o tym, że jedna dobra scena w całym filmie była. Najlepiej jakość tego filmu opisuje scena, w której Stallone budzi się w domu, w którym nigdy nie był, widzi kobietę, której nigdy wcześniej nie widział na oczy, jest podszywany i w ogóle został przedtem prawie zamordowany, nie ma pojęcia jaka jest data, gdzie jest i co się dzieje tak naprawdę. Kobieta mówi, że pomogła mu, bo mu pomogła, więc nie mamy nawet specjalnie żadnej motywacji, dlaczego ta osoba pomogła. Ta kobieta pojawia się znikąd w połowie filmu, więc jest żenująca. Ale Stallone wstaje do tej nieznanej osoby w nieznanym miejscu, nie wiedząc o co chodzi, mówi praktycznie od razu, potrzebuje jej i że bez jej pomocy nie uda mu się uratować tej swoich bliskich, więc ona jest mu niezbędna. Nagle nasz John Rambo, facet, który sam robił wszystko całe życie, który w czwórce łapał te kobry jak chciał, wyrywał ludziom gardła, nagle do byle jakiej kobiety, który po prostu wstał z łóżka, mówi: ej, potrzebuję cię, proszę cię, uratuj mnie, mimo tego, że nie wiem kim jesteś, przecież równie dobrze możesz być na usługach mafii albo coś w tym rodzaju. I dokładnie to jest dla mnie opis tego filmu, gdzie Stallone jest Stallonem, a ta kobieta to są widzowie, gdzie Stallone do nich mówi: ludzie, ja nie zrobiłem nic dobrego, nie wiem kim jesteście, ale proszę przyjdźcie na mój film, ja chcę sobie zarobić na kolejny i jeszcze coś ponagrywać. Zaiste smutne to, a ja jako fan Stallona i osoba, która co prawda nie przepada za Rambo, bo dwójka i trójka dla mnie jest przeza bardzo głupia, i naprawdę mam problem, żeby obejrzeć dwójkę i trójkę jeszcze raz, mimo tego, że doceniam ten eksces, te ogromne muskuły i dużo rzeczy, które są przezabawne, jak się ogląda je dzisiaj, to nawet ja cierpiałem na tym seansie. Boli mnie to, że Rambo kończy w ten sposób, bo obawiam się, że wyniki w kinie będą słabe, a to oznacza, że kolejnej części nie będzie i zamiast zakończyć serię ładnie, dostaniemy ostatnią krew, która żadnej krwi nie będzie miała, żadnej duszy i nikt nie będzie o tym pamiętał, tak jak po Die Hard 5, które równie zbezcześciło pamięć pięknej serii z Bruce'em Willisem. Może jednak kogoś z Was przekonał nowy Rambo. Jeżeli przekonał, to dajcie mi znać dlaczego. A komentarz podobał mi się, mi nie pomaga zrozumieć dlaczego. Ja naprawdę chcę zrozumieć Waszą perspektywę, zatem piszcie, jeżeli byliście w kinie. Ja osobiście bardzo Wam odradzam, ale jeżeli macie ochotę na więcej tego typu materiałów, no to zapraszam do subskrybowania kanału, oczywiście kliknięcia dzwoneczek, byście dostawali powiadomienia. Oczywiście możecie także inaczej wspierać kanał, na przykład poprzez Patronite, wchodząc na patronite.pl/brody z kosmosu. Tam możecie wrzucić piątkę, dziesiątkę i zostajecie patronem, a dzięki temu macie dodatkowe materiały, dodatkową grupę tajną, macie Q&A co miesiąc i wiele innych specjalnych bonusików tylko dla patronów. Zatem ja Wam jeszcze raz dziękuję i widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie!